Siemanko wszystkim, witam serdecznie. 5:20 rano, fajnie ochłodziło się trochę. Także widzimy się za chwilę w pracy i zapraszam na kolejny odcinek. Siemano, siemano! Godzina 12:00. Siemano, mordeczki! Gdzie jedziemy? Na stację zatankować! Zatankować, padły nam siły w robocie, strasznie duszno jest. Lecimy po Red Bulla, nie? Red Bulla! Oczywiście jakaś kola do tego, czy coś. Jak za dobrych czasów, jedziemy razem. Tak jest! Dawno tego nie było, nie? No jasne. Kurde, tak to codziennie my jeździli, codziennie coś wrzucone było z auta, jak jedziemy, coś pieprzymy, a teraz lipa, no! No co, będzie trzeba coś jakoś zrobić, to wymyśleć, nie? Ty będziesz jechał nagrywał, ja będę jechał nagrywał. Się połączy jakoś, nie? Damy radę, kurde. Dobra, zaopatrzenie mamy, dwa Red Bulle, dwa napoje jakieś sportowe, wiadomo, dla sportowców, jak przystało. I lecimy do roboty, nie? Widzę gałeczka wytarta, zobaczcie, o, portfel mam Batmana. O, moja gęba. Pozdrawiamy. Dobra, lecimy do roboty, nie? No jak? No i właśnie dojechałem do domu, godzina 17:30, ciężki dzień dzisiaj był, pora co zjeść, wykąpać się i ogarnąć, więc widzimy się za chwilę. No i prosto po pracy, ciepły posiłek po ciężkim dniu, bo dzisiaj naprawdę w ogóle cały ten tydzień był mega zapiernicz, a kurczak z makaronem to jest jedno z moich ulubionych dań, także biorę się za szamkę i za chwilę się widzimy z powrotem. Jestem z powrotem, siedzimy sobie na ogrodzie, w sumie to sobie siedzę sam, piję kawusie, słuchajcie, no pogoda jest nawet taka spoko, zaraz zobaczymy ile stopni jest, mamy 21 do 22 stopni, także jest spoko, tu jeszcze widać słoneczko, tam nachodzi. Poli, co ty tu robisz, co robisz, urwisie, ale dobra, do rzeczy, bo mam wam do pokazania fajną walizkę, którą sobie wyczaiłem, zaraz wam pokażę, co to jest, zobaczcie sobie tutaj, to jest taka walizka, bardzo przydatna, nad wodę, gdzieś na kemping, pod namiot, czy w ogóle gdzieś jedziecie sobie pobiwakować, poplażować, spoko sprawa. Właśnie niedawno ją zakupiłem i zaraz wam pokażę, jak wygląda po rozłożeniu. No i tak to wygląda po rozłożeniu. Taki, jak sobie możecie zobaczyć, stolik na 4 osoby. Tutaj w środek można włożyć sobie jeszcze parasolkę. I nad wodę gdzieś na grilla, czy jedziecie gdzieś na jakiś biwak, no obojętnie gdzie, można to zabrać, jest to bardzo małe, mieści się w aucie po prostu bez problemu, w bagażniku, rozkładacie sobie takie coś,
i można się śmiało napić kawy, zrobić grilla, posiedzieć przy piwku w każdym dowolnym miejscu, gdzie jesteście. Moim zdaniem jest to zajebista opcja, nie? Fajne, przydatne, bo jak widzieliście, jest to bardzo mała walizka. Super sprawa, nie? Zajebista. I wrzucam sobie dzisiaj taki luźny vlog. Nie zwracajcie uwagi na moje włosy, bo jestem po kąpieli. Odpoczywam. Jutro już weekend. W tym tygodniu naprawdę był ostry zapiernicz. Tak jak mówiliśmy na poprzednim odcinku, cały tydzień praktycznie od godziny 6 rano do 17. Jutro ostatnie podejście. Ścina nas full ludzi, poprzychodziły nowe osoby do pracy. Jeszcze ten tydzień będzie zapiernicz, będzie tydzień następny. No i widzicie, za chwilę przenoszę się na górę i będę to dla was montował. Jeszcze tylko jedną rzecz wam pokażę. Grilla mam tu gazowego. Pierwszy raz w życiu używam grilla gazowego. Nie będę ściągał tej osłonki, bo mi się nie chce. Pokażę wam tylko tu od spodu, bo do tego musiałem specjalnie sobie dokupić butlę z gazem. Taka butla kosztowała mnie 58 euro, czy 56, już nie pamiętam. I to jest typowo właśnie na grilla, jak tu widzicie, do kamperów, nad statki, na łódki, gdzie się da, gdzie popadnie. Jaka zaleta jest grilla gazowego, moi drodzy, to jest to, że się nie kopci, że po prostu tylko odpalam, przyciskam guzik i wkładam mięso na ruszt i mam zaraz gotowe. Nie śmierdzi, nie dymi się, ciuchy nie śmierdzą. No zajebista sprawa, pierwszy raz w życiu używam grilla gazowego, bo wcześniej, jak żeśmy robili grilla, to mieliśmy takiego zwykłego węglowego zawsze, za każdym razem, czy to na działce, czy u znajomych. A postanowiłem teraz zobaczyć sobie, jak to wszystko robi się na gazowym i powiem wam, że nie żałuję, zajebiście, szybko. Piszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem lepszy grill gazowy, czy węglowy. No, są pewnie zwolennicy węglowego, no bo jednak ten zapach daje, ale na tym też wychodzi zajebiste mięso. Nie, Poli? Ale się rozczochrałaś, będzie trzeba uczesać zaraz mordkę. Pokaż tego pyska. Tak, dobra, lecimy. A tak wygląda na chwilę obecną moje stanowisko. MacBook podłączony pod monitor. Zaraz to wszystko uruchomię. Biorę się za montaż. Jest gitarka. Szybko hasło tylko wbijemy. Enter i jesteśmy w systemie. Zaraz będę montował. I dzisiaj taki luźny vlog. Tu będzie moja pracownia. To jeszcze jest wszystko w stanie remontu. Bo jeszcze nie jesteśmy do końca rozpakowani po przeprowadzce. Jeszcze pokój gościnny jest remontowany. Będą tapety, kładzione gniazdka, przemieszczane, takie sprawy. Także z mojej strony to na tyle.